Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. Pytanie o to, jakie nastroje właściwie są wśród związkowców, dlatego że fakty są takie. Niedawno na szczycie Rady Europejskiej postanowiono, że będzie podwyższony cel klimatyczny, czyli redukcja do 2030 roku emisji CO2 w Europie ma wynieść o 55% mniej niż w roku 1990. Do niedawna ten cel był trochę łagodniejszy, bo 40%. No i potem powstał niepokój, czy w takim razie górnictwo w Polsce szybciej zostanie zlikwidowane niż planowano. Dwa dni temu odbyły się rozmowy związkowców z przedstawicielami rządu. No i rząd zapewnił, że nie, rok 2049 jest gwarantowany jako ten, kiedy zostanie zamknięta ostatnia kopalnia węgla kamiennego na Śląsku. Kto ma rację? No mam nadzieję, że ma rząd. Mało tego, ja już słyszałem daty podczas niedawnego spotkania z ministrem Soboniem. 2051 niektóre kopalnie, także spokojnie. Jeżeli chodzi o cel klimatyczny, 55% emisja gazów cieplarnianych, to zapytałem wprost o to pana ministra klimatu, pana Kurtykę. Odpowiedź była rozbrajająco szczera. Co nas obchodzi 55%? To jest cel klimatyczny dla całej Unii Europejskiej. Polska może mieć swoją ścieżkę, być może inne kraje będą nawet mieć minusowy wynik, jeżeli chodzi o emisję gazów cieplarnianych. Dodać do tego trzeba absorpcję zieloną, czyli to, co pochłaniają drzewa CO2, więc żaden problem, jest ok. Więc się nie martwimy, jak rząd tak mówi, no to idziemy tą ścieżką pełnego optymizmu. Trudno uwierzyć, że się nie martwicie, bo rząd może mówić jedno, a związkowcy pewnie tak dokładnie liczą, jak może być w rzeczywistości. To jak z tymi zmartwieniami tak naprawdę jest? Czy z tyłu głowy macie niepokój? Może użyłem złego słowa, że się nie martwimy, bo no ja wiem, to było spotkanie było przebiegało mniej więcej w takiej atmosferze, że dopóki mówił rząd i prezesi, to ja się czułem, jakbym był w firmie pod tytułem górnictwo, które ma świetlaną przyszłość, wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest do opanowania i do 2049 roku żadnych zmartwień. Kiedy odezwali się związkowcy, to górnictwo zostało błyskawicznie, no jak powiem, że zaorane, to widzę, że związkowcy zaorali, ale w waszej wyobraźni zaorane. Wszystkie nasze uwagi no nie były już tak optymistyczne, jak to, co mówił rząd. Teraz pytanie, czyjej wersji się trzymać? No póki co, no trzeba jednak patrzeć na to mimo wszystko optymistycznie, bo jednak no, pewne prace zostały wykonane, nic na szybko nie jest zlikwidowane. 13 stycznia mamy się spotkać i mamy już omówić, teraz już mówimy nie o umowie społecznej, tylko o wielkiej umowie społecznej, więc trochę wpada w jakąś megalomanię rząd, no ale trzymajmy się tej wersji. Póki co jak zwykle rząd nie dotrzymuje słowa tak na co dzień, na bieżąco, bo miały być do wczoraj materiały z tego spotkania, bo zarzucono nas cyframi, więc trzeba by to na spokojnie zobaczyć, jak to wygląda w dokumentach. Oczywiście tych dokumentów do dzisiaj nie ma. Także to nas już troszkę schłodziło, czyli jest jak zwykle. Propaganda sukcesu, wszystko jest super, ok. Jak przychodzi do konkretów, jak zaczynamy mówić o rzeczywistych problemach, wtedy już jest to inna bajka. Ale wspomniał pan też przed chwilą, że pewne rzeczy zostały zrobione i nie ma pospiesznego likwidowania kopalń. To może to jest jednak taki prognostyk, taka zapowiedź, że nie będzie tak źle. Pewne rzeczy zawalone teraz, jak pan mówi, też nie zrobione, ale może generalnie ta linia będzie do utrzymania z punktu widzenia związków zawodowych i górników, którzy martwią się o swoją pracę oczywiście. No, musi być te pewne ustalenia zachowane, bo to, że my jesteśmy w miarę spokojnie, czy zachowujemy się w miarę spokojnie, to jest spowodowane przede wszystkim pandemią, która nie pozwala nam działać w taki sposób, jak do tej pory to często robiliśmy, kiedy rząd nie dotrzymywał słowa. A już bylibyście gotowi wyjść na ulicę i protestować na tym etapie? Oczywiście, że tak, no ale nie ma na to na razie warunków, to po pierwsze. A po drugie, no jednak ten dialog trwa, dopóki pewne są ustalenia. I nawet choć w jakiejś części są dotrzymywane i nie ma jakichś gwałtownych ruchów w postaci, patrz, natychmiastowa likwidacja kopalń czy brak wypłat, bo trzeba jeszcze wziąć drugą rzecz pod uwagę.
atmosfera na kopalniach jest nieciekawa. Ludzie jednak widzą, górnicy widzą, co się dzieje i oni z niepokojem tak od wypłaty do wypłaty będziemy mieć wynagrodzenie, czy nie będziemy mieć. Zamkną nas, czy nas nie zamkną. Więc no to też jest sprawa, którą trzeba mieć na uwadze, jeżeli się mówi o przyszłości polskiego górnictwa. Więc mimo wszystko nie chcę jakiegoś defektyzmu wprowadzać. Póki sytuacja jest na tyle ustabilizowana, że kopalnie funkcjonują, wynagrodzenia są. No ale przyszłość no, jest przed nami, która no, nie jest różowa. No i trzeba też wyłapywać pewne słowa, które mówią decydenci w naszym kraju. Wczoraj był premier Morawiecki, mówił o ogromnym sukcesie, jacy mocni jesteśmy w Unii Europejskiej. No, przemówienie było przepiękne do kolegów związkowców, ja na tym nie byłem, ale mamy nagrania, jak to pięknie mówił premier Morawiecki. A ja z takich medialnych przecieków to, co mówił premier Morawiecki, wychwyciłem tylko jedno. Jedno zdanie premiera Morawieckiego. Na Śląsku już nie trzeba będzie ciężko pracować. No ja to przekładam jednoznacznie. Likwidacja kopalń jest nieuchronna. Pytanie w jakim tempie? Czy w takim, na jakie zgodziła się strona społeczna, czyli 2049 rok, czy jednak dużo, dużo szybciej? A bierze pan pod uwagę, państwo bierzecie pod uwagę, że to wszystko może się szybciej odbyć, choćby dlatego, że tych miejsc pracy wcześniej przybędzie, bo wiem, że to jest najbardziej niepokojące, przejście z górnictwa do innych branż, owszem, ale żeby były miejsca pracy, ma powstać fabryka, zresztą o tym od dawna mówiono, Izery samochodu elektrycznego w Jaworznie, kilkanaście tysięcy miejsc pracy, może takich inwestycji będzie więcej szybciej niż do 2049 i po prostu wszyscy powiedzą, dobra, nie pracujmy tak ciężko w myśl tych słów premiera, tylko przejdźmy do innych firm i sam się problem rozwiąże w cudzysłowie. Ale to jest jeden z naszych postulatów, że najpierw pokażcie miejsca pracy, potem będziemy mówić o restrukturyzacji regionu. Samochody elektryczne to jest bardzo dobra rzecz, elektryczne, czyli na prąd, a jak prąd, no to z czego? Chyba nie z wiatraków, bo na tę chwilę dalej ponad 70% energii pozyskujemy z węgla, więc ja bym to przełożył na przyszłość dla węgla. Tylko jest jeden problem. My dużo mówimy o nowych miejscach pracy, tutaj znowu zapowiedź fabryki, ale w realu jest to dużo gorzej. I tutaj przypominam o tak zwanym programie dla Śląska, którego liderem jest poseł ze Śląska, pan premier Morawiecki. Na nasz apel, na nasze prośby, żeby włączył się w dyskusję jako ten szef programu dla Śląska w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, nie dostaliśmy odpowiedzi. Pan premier to najzwyczajniej zlekceważył, chyba że on rozmawia tylko na poziomie jednego związku. No to wtedy mogę zrozumieć, bo tak się w wielu przypadkach dzieje. A Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego spotkała się w temacie program dla Śląska. Wnioski są jednoznaczne. Program dla Śląska jest nierealizowany i dajemy negatywne stanowisko, jeżeli chodzi o program dla Śląska i to stanowisko pójdzie na ręce pana premiera. Ale oczywiście pan premier pewnie będzie dalej mówił o sukcesie. My chcemy realnych działań. Mamy dość miliardów na papierze, bo my tymi miliardami na Śląsku jesteśmy zarzuceni totalnie, bo mamy program dla Śląska, sprawiedliwa transformacja, zielony ład, czyste powietrze i wiele jeszcze innych programów, które rozdają miliardy na lewo i na prawo. A my czekamy na realne rzeczy. Pewno w ramach infrastruktury coś się dzieje, ale nic nie ma na razie, jeżeli chodzi w temacie nowe miejsca pracy, a to jest podstawa transformacji Śląska, jeżeli ona ma rzeczywiście być w tak, jak sobie tego trochę życzy Unia Europejska, czyli patrz, odejście od przemysłu ciężkiego. No ale przecież też z drugiej strony nie będziemy mogli funkcjonować normalnie tylko online, na internetach, jeżeli ktoś nie będzie pracował w przemyśle ciężkim. No przecież ta stal dalej będzie potrzebna, usługi będą potrzebne, energia dalej będzie potrzebna, ktoś to musi wytwarzać. Na samych papierach, na samym pracy online daleko nie zajdziemy. Czego się pan spodziewa po tych rozmowach, albo czego oczekujecie i chcielibyście osiągnąć w tych rozmowach na temat umowy, czy też wielkiej umowy społecznej 13 stycznia, tak? Mają być te rozmowy? No, chcielibyśmy zobaczyć kształt takiej tej wielkiej umowy społecznej, która będzie dla nas do zaakceptowania, która spowoduje, że Unia Europejska przyjmie nasze założenia. Słyszeliśmy, że rozmowy są w dobrej atmosferze. Unia nie mówi nie, tak nam przedstawiła strona rządowa. Na razie
czekamy na papiery, brzydko mówiąc, czy kolokwialnie. Jeżeli będziemy mieć papiery na stole, jeżeli będziemy widzieć, że to jest wszystko realne, jeżeli kształt wielkiej umowy społecznej będzie do zaakceptowania, to my oczywiście będziemy pomagać w tej restrukturyzacji, a nie kłaść kłód pod nogi rządowi. Tylko nie wolno nas w żaden sposób oszukiwać, bo pandemia się skończy, a tu jeżeli nie będzie konkretów, no to w każdej chwili my jesteśmy zdecydowani zaprotestować, jeżeli zauważymy, że próbuje się nas oszukać, czego byśmy nie chcieli. Przy spotkaniach z rządem wygląda, że rząd jest jak najbardziej naprzeciwko, jest, że tak powiem, dobrze nastawiony do strony społecznej, ale cały czas jednak te wątpliwości w nas narastają i dużo jest jeszcze rzeczy do zrobienia przed nami, żeby rząd mógł zdobyć nasze pełne zaufanie. Do tego jeszcze jest droga daleka. Idzie nowy rok, miejmy nadzieję, że ten przyniesie przełom, zwłaszcza, że no właśnie w połowie stycznia te rozmowy o umowie społecznej i może coś jaśniejszego się pojawi. Bardzo dziękuję. Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego, dziś był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję i życzę wszystkim wesołych świąt mimo wszystko i żeby się spełniły te wszystkie obietnice rządu i żebyśmy naprawdę w realu doczekali tego, co nam rząd obiecuje. Dziękujemy bardzo. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.